Znana aktorka powiedziała w telewizji lata temu: proszę państwa, 4 czerwca skończył się w Polsce komunizm. No, mniej znany redaktor mówi dzisiaj w radiu: proszę państwa, 4 czerwca skończyła się w Polsce budowlanka. Wczoraj dwie potężne firmy budowlane ogłosiły upadłość. Jedna z gazet ogłosiła, cytuję, upadek budowlanki. Firmy wtopiły na rządowych programach budowy Stadionu Narodowego i autostrad. No i przy okazji padło wielu budowlanych podwykonawców. No i cóż nam pozostało po upadku budowlanki? Jeśli to, co twierdzi gazeta, jest prawdą, to w kraju nie będzie się budować domów ani niczego. Jak ktoś będzie chciał mieć swoje 4 kąty, to będzie sobie musiał wybudować okrągły wigwam. Dlaczego wigwam? Bo podobno na giełdzie zawieszono jakieś notowania firmy budowlanej i z giełdy po krachu popłynął do nas sygnał brachu. Wigwam, wigwam. Ale mimo giełdowego wigwam, bądźmy weseli, śpiewajmy tipi 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 tipi. Ale a nie słuchaj ajaj, tak nie śpiewaj. A jak nie tipi czy wigwam, to słuchajcie, jurta, o, jurta naszym jutrem, szczególnie jurta, jutra, jurka w juracie. I z braku budowlanki, a propos, fajna nazwa dla wody mineralnej, budowlanka, przyjdzie nam pewnie z gliny stawiać lepianki i nasze państwo wzbogaci się o nową warstwę społeczną. Będzie obok ziemiaństwa i mieszczaństwa lepiaństwo. Ale słuchajcie, nie martwmy się, podniesiemy się. Jak każdy zrobi w domu cegłę, to budowlankę uratujemy.